Cześć, w tym materiale chcę Wam pokazać grę Great Western Trail w praktyce. Grę przygotowałem dla dwóch osób. Nie sądzę, abym pokazał Wam całą rozgrywkę, ponieważ przy moim paraliżu decyzyjnym, zwłaszcza gdy gram sam ze sobą, mogłoby być to zbyt długie i męczące, nie tylko dla Was, ale i dla mnie. Więc skupimy się tylko na kilku najważniejszych obszarach i zobaczymy, czy te reguły gry, z którymi mam nadzieję mieliście się okazję wcześniej zapoznać, da się ładnie przełożyć na praktykę. Niestety nie wszystko tutaj dobrze widać. Ja może jeszcze troszeczkę spróbuję pokazać Wam, żeby było więcej planszy gracza, a mniej pojemnika z zasobami. Mam nadzieję, że mniej więcej tak będzie dobrze. No i jedyną rzecz, którą muszę zrobić, to wylosować cztery karty dla gracza niebieskiego i tyleż samo dla gracza białego. To będzie startowa ręka. Karty gracza białego pokażę Wam oczywiście później, jak on będzie sobie rozgrywał swoją turę. Mój cel jest taki, żeby tutaj ulepszyć dwie stacje i jednocześnie zdobyć zielone tipi. Zielone tipi widzę już jest na planszy. Setup zresztą przygotowałem zgodnie ze wskazówkami właśnie dla dwóch osób. No i cóż, możemy lecieć. Budynki ułożyłem w takiej kolejności, jak zalecano na początku, czyli od A do G, bodajże w tej kolejności, w której one są rozpisane na planszy, więc lecimy według zasad podstawowych. Pierwsza rzecz, białego na razie może tu zostawię, jest taka, że dałem farmera ranchera tutaj zamiast pociągu. Widzicie? No tak to jest. No ale on już chce być tam, więc być może położymy go gdzieś blisko, gdzieś bliżej właśnie Kansas. Zresztą, właśnie, muszę zobaczyć, jakie ja karty krów dostałem. Bida. Dobra, więc nie, z tymi kartami to ja nic nie zrobię, dlatego wydaje mi się, że czy ja mam dwójkę białą? Mam dwójkę białą. Dostałbym dwa kasy i zatrudniłbym pomocnika, więc może tak zrobię. Ok, pierwsza runda jest taka, że czy właściwie pierwszą akcję, którą robimy w grze, to kładziemy naszego tutaj ranchera na dowolnym polu. Normalnie poruszamy się, w zależności od punktu ruchu, który mamy, a zaczynamy z trzema. Natomiast w pierwszej rundzie każdy z nas może sobie wybrać pole startowe, z którego zaczyna. Więc w gruncie rzeczy mógłbym wystartować gdzieś tutaj i po prostu przejść sobie do Kansas, ale z tą ręką no to jest bidnie. Więc tego na razie nie będę robił. Ale ze względu na to, że mam białą krówkę, to zacznę sobie od tego miejsca tutaj. I co zrobię? To pole akcji daje mi za odrzucenie białej krówki dwie monety. Tak, tu widać wyraźnie, mam nadzieję. A jednocześnie pozwala mi zatrudnić pomocników. Pamiętamy o tym, że linie pionowe oddzielają nam wszystkie akcje, które możemy wykonać, jeżeli tylko chcemy albo nas na nie stać. Jeżeli mielibyśmy kreskę ukośną, taką jak chociażby mamy tutaj, to wykonujemy jedną z dwóch akcji, ale znowu mamy kreskę poziomą i to oznacza, że tę drugą akcję też możemy wykonać. Jeżeli odpuścimy całkowicie wykonywanie tych akcji, możemy wykonać jedną z akcji pomocniczych. Tego niestety tutaj dobrze nie widać, ale o tym oczywiście powiem, gdy do tego momentu dojdziemy. Dobra, więc ja idę tu i odrzucam moją białą krówkę. Co prawda ona jest unikalna, bo trzy pozostałe są niestety liche, no ale co zrobić? Dobra, odrzucam tę kartę w takim razie i za jej odrzucenie dostaję dwie monety. Zaczynając sześcioma, bo jestem oczywiście pierwszym graczem. No i teraz mogę zatrudniać pomocników. Mój pierwszy pomocnik, który tutaj jest, kosztuje mnie minus 0, w tym sensie, że on kosztuje tylko tyle, ile tutaj mamy na rynku pracy. Gdybym chciał zatrudnić drugiego, musiałbym dopłacić dwa więcej. A ponieważ tyle kasy nie posiadam, no to zostanę przy jednym pomocniku. No i teraz pytanie, kogo ja bym tu chciał? Czy mechanika? Czy... No właśnie, może bym chciał mechanika, ponieważ za odrzucenie karty jedynki... Tak, właśnie. Tylko to nie jest chyba ta karta. Właśnie. Tych kart jedynek jest trochę więcej. Bałem się, że to może nie być... A nie, dobra, jedynka. Nie, za odrzucenie jedynki. O, dostałbym... Co? Jeden znacznik tutaj postępu w dół. Okej, może to nie będzie takie głupie. Dobra, to ja biorę tego gościa w takim razie. Płacę za niego 6. Pamiętamy, że znacznik rynku pracy jest tutaj i możemy pobierać ludzi tylko, którzy są wyżej. Żeby nie było, oddaję 6 do banku zasobów. I biorę tego
gościa. Umieszczam go tutaj na mojej planszy i ilekroć zakrywam jakieś pole, to mogę wykonać tę akcję. No go nie muszę, tak? No jeżeli jestem w stanie, odrzucam jedynkę po to, żeby znacznik przesunąć o jedno pole w dół i dzięki temu moje statko będzie teraz warte, jeżeli będę chciał oczywiście je sprzedać i sobie tę wartość wzmocnić, o jeden punkt więcej. Zobaczymy. W każdym razie na razie mam bidne te krówki tutaj i z tym to bym za daleko nie zaszedł, ale teraz dociągam sobie, uzupełniam sobie rękę do kart czterech. Z ciekawości, co wylosowaliśmy. No tak, tak se. Mogło być lepiej. No i tyle. Na tym mój ruch się kończy. Zobaczmy w takim razie, co ma biały. Czy on pójdzie w moje ślady? O, on już ma tutaj bardziej urozmaicony repertuar. Więc wydaje mi się, że on tej dwójki nie chciałby odrzucać. Czyli jego wartość jego stada w tej chwili wynosi 5. Dlatego, że pamiętamy, podwójnych kart nie liczymy. Zawsze liczymy tylko jedną kartę z koloru. No dobra. Okej, okay. Wiemy czym dysponuje. Jego karty celów to proszę mieć jedną kartę kolorową, mieć jedną kartę o wartości 3 tutaj z rynku, jedną czwórkę i jeszcze tutaj jeden co, żeton, co to było? A, budynek swój, tak, wybudowany, no, no jest fajne, fajna sprawa za 3 punkty. Dobra, okej, okay. Więc wiemy co on ma i teraz pytanie co on by chciał zrobić. On by chciał się pozbyć na pewno jednej tej dwójki czarnej. Więc musimy zobaczyć, gdzie on by ewentualnie... O, i proszę, i to się nam bardzo ładnie koreluje, dlatego, że tego gościa wyślemy tutaj. Dwie rzeczy, które może zrobić. Pierwsza rzecz jest taka, że odrzuci sobie tę jedną dwójkę. Proszę bardzo. I dzięki temu dostanie dwie monety. Bardzo fajnie. A jednocześnie może sobie kupić krówkę z rynku. Tutaj się przenosimy wtedy w to miejsce. I teraz tak, ponieważ kupno krówek zależy od tego, ilu posiada tutaj kowboju. On ma, o, jego planszę chyba akurat dobrze widać. On ma tylko jednego, więc może tak naprawdę dokonać zakupu, nie wiem, czy to dobrze widać. O, może wykorzystać jedynkę do tego, żeby kupić krowę o wartości 3 za 6 monet. Lub ewentualnie krowę o wartości 4 za monet 12. 12 to on nie posiada, ale posiada 6. Więc sobie kupi jedną z krówek i będzie miał przynajmniej jedną kartę do celu zrealizowaną. Pytanie, czy on by chciał czerwoną czy żółtą. W sumie czerwoną to on zdąży sobie jeszcze kupić w razie W. Więc bierze żółtą. Dla urozmaicenia. Ok, i to był tak naprawdę cały jego ruch. Tego nie uzupełniamy na razie, bo to będzie uzupełniane albo automatycznie, kiedy ten znacznik przekroczy tę linię, albo gdy gracze sami zdecydują, że za jedną wartość kowboja, którą na przykład nie wykorzystają, mogą sobie odkryć dodatkowe karty. Wsio, no to tyle. Ok, i teraz zaczyna się zabawa, dlatego że teraz już rzeczywiście przechodzimy do punktów ruchu, które mają nasi tutaj rancherzy. I teraz tak, niebieski. Wracamy do niebieskiego. On może się poruszyć o 3 pola, ponieważ na razie jeszcze nic nie zrobił takiego, żeby sobie odblokować jakieś inne możliwości. Więc musi pozostać przy 3 polach ruchu. No i teraz. Mógłby się poruszyć oczywiście tutaj tą ścieżką, ale jest to zupełnie nieopłacalne, ponieważ pamiętamy o tym, że każde pole to jest taki obszar na planszy, na którym leży jakikolwiek żeton. No, czy to jest żeton budynku, czy tutaj żeton niebezpieczeństw. Więc gdyby poszedł o 3 pola, że raz, dwa, trzy, tą ścieżką, no to zupełnie bez sensu. Więc oczywiście pójdzie w stronę białego. Mamy tak, mamy jedną krowę zieloną i 3 te jersey za 1. Więc dobrze by było znaleźć jakieś takie pole, gdzie można odrzucić kilka krów po to, żeby coś zyskać. Tu jest takie pole, tylko ono jest za daleko. Byśmy mieli za 2 krowy tego samego rodzaju, dostalibyśmy 4 monety, ale tam nie dotrzemy. Więc zastanówmy się, co byśmy jeszcze chcieli. Być może faktycznie, ponieważ mamy dwóch inżynierów. O, zróbmy coś takiego. Wykorzystajmy zatem to, co już zdobyliśmy. Przesuniemy się o 1, 2, 3 pola. Maksymalny ruch. I teraz albo dobieramy sobie kartę celu. Na razie z kartami celów nie igrajmy tutaj, bo to nie nam chyba nie pomoże w niczym. Za wcześnie chyba jest, żeby cokolwiek takiego robić. Ale możemy sobie o jeden przesunąć tutaj nasz znacznik
to, że postępu to się chyba nazywa, nie mogę zapamiętać, jak to jest. W każdym razie możemy wartość naszego stada na końcu w Kansas zwiększyć o 2 punkty. Pamiętamy o tym, że ten licznik się tutaj nam resetuje, także to nie jest wartość na stałe. No i co? Dobra, i teraz drugą akcją, którą możemy wykonać, to jest akcja inżyniera, czyli przesunięcia naszego pociągu o tylu inżynierów, ilu mamy na naszej planszy. Zawsze zaczynamy z jednym, ale ze względu na to, że pozyskaliśmy drugiego wcześniej, no to ciach. To wtedy przesuwamy sobie go, czy nasz pociąg o 2 pola. O, tu. Dokładnie tak. Okej. No i tyle. Dobra, jesteśmy w nie najgorszej pozycji. To było w zasadzie wszystko. Nie zagrywaliśmy żadnych kart. Krówek nie dobieramy zatem nowych. Gramy tym, co mamy. Gracz biały. Graczowi białemu zostały 3 karty, więc dolosowuję 4, bo zagraliśmy 1 krówkę. I teraz znowu mu przyszła 2 czarna. Nie jest źle, ale też nie jest jakoś super. Więc teraz tak. On ma... A, właśnie, zapomniałem przecież zapłacić za jego krówkę. 6 monet. Właśnie. Dobra, okej, to u niego zrobimy coś innego. On pójdzie w takim razie o 2 pola. Jeszcze się może ruszyć o 3. 2 karty tego samego rodzaju odrzuci. No cóż, niech to będą te 2. Oczywiście tylko po to, żeby wam pokazać, jak to działa. Dostanie 4 monety. 1, 2, 3. 4 monety. Czyli ma ich łącznie 7. I teraz druga akcja, którą może wykonać, to odrzucić rzut niebezpieczeństwa i zdobyć za niego punkty, znaczy punkty na koniec gry, ale musi za niego zapłacić. W tym przypadku akurat równe 7 monet. I sobie weźmie jeden żeton, oczywiście taki, który mu da na koniec najwięcej punktów, czyli niech będzie to żeton tej oto lawiny, prawda? Dobrze mówię? 4 punkty, tak jest. Fajnie. I jeszcze jak trafi jakąś kartę z celem, no na przykład taką, która nakazuje mu posiadać 2 żetony niebezpieczeństw, no to jeden już ma. Proste. Ok, czyli wydał całą kasiurę, wylosowuje 2 kolejne karty. O, teraz już trochę ciekawie, chociaż w sumie też 2 identyczne wylosował, ale no nieważne. Dobra, wracamy do gracza niebieskiego w takim razie. Jemu do tego Kansas póki co się aż tak bardzo nie spieszy. Ale przesunąć lokomotywę też na razie nie. Z akcji inżyniera nie skorzystać. Jedna akcja podwójna. Właściwie tak na upartego to tutaj nic ciekawego nie ma. Ale gdzie on mógłby dojechać w takim razie? Do Topiki i do Wichita, gdyby wykorzystał to. Okej. Pomyślmy zatem, co tu moglibyśmy zrobić dobrego. Mógłby iść w sumie, tak myślę sobie, dokładnie na to samo pole, na które idzie gracz biały, dlatego że mamy sporo tych jedynek i jak je zamienimy na kasę, to nic się nie stanie. To po pierwsze. Z drugiej akcji oczywiście nie musimy korzystać, tym bardziej, że i tak nas nie stać, bo mamy tylko 6 monet. Ale co jest istotne, dociągniemy sobie 2 karty. I to już będzie coś. I to nas trochę ratuje, powiedzmy. Już nie jest tak źle. Już to tak źle nie wygląda. Dobra, gracz biały w takim razie ma 3 punkty ruchu, więc teoretycznie może już dojść do Kansas i sobie upłynnić tutaj swoje króweczki. Po drodze ma jeszcze tak, może zabrać żeton TP, ale on nie ma akurat tego żetonu. Może niebieski w sumie powinien po to iść. Ale nie. Chyba jednak ta kasa będzie lepsza, bo dolosował sobie lepsze krówki. Czy biały chce iść po tipi? Nie. Może niebieski się tam zatrzyma jeszcze w sumie? Zobaczymy. Biały natomiast mógłby... I tak w sumie jest... Dobra. Chociaż nie, on by kawałek chciał się jednak poruszyć. Jakie on ma karty? Ile by za te krówki dostał? 5. Czyli maksymalnie do Wichity by się dostał. Aha, ni to źle, ni to dobrze w sumie. Ale dobra, okej, to zróbmy tak. Czemu nie? Czyli poruszam się o 3 pola, czyli pamiętam, 1, 2 i 3.
lądujemy w Kansas. No i po kolei robimy, tak jak tutaj mamy te wartości. Jedynka. Wybieramy jeden z tych żetonów. A niech będzie żeton tutaj piasków czy czegoś. Jakoś to się nazywa. No, znowu widzicie, nie mam głowy. Dobra, bierzemy jednego kowboja. Dajemy go na rynek pracy. No i tutaj mamy do wyboru. Albo bierzemy tipi, albo bierzemy znowu kowboja. Może te ci kowboje nie byliby tacy znowu źli, bo oni się jemu z kolei przydadzą do realizacji tych celów. No to ciach. Bierzemy kowboja i przechodzimy na czwarte pole. A zatem sprzedajemy niejako całe nasze stado, natomiast liczymy tylko krówki unikalne, czyli to jest podwójna, to nie? 2, 4, 5. To jest wartość pieniędzy, którą dostaniemy za sprzedaż tego stada. Ale to nie wszystko. Nie mamy możliwości jego wzmocnienia, więc możemy maksymalnie wysłać go do miasta o wartości 5. No i teraz patrzymy sobie, gdzie chcielibyśmy się przedostać. I teraz nasza lokomotywa jest w tym miejscu, więc oczywiście jesteśmy i tak na końcu. Mamy Wichita albo Topeka. W każdym z tych miast, oprócz oczywiście Kansas i San Francisco, możemy być tylko po jednym razie. Więc pytanie, czy blokować sobie Topikę już teraz, czy może jednak się przesuniemy? Widzę, że on bardziej by chyba chciał iść w kowbojów, czyli wzmacniać swoje stado, no ale z inżynierami też będzie musiał zagrać. Więc może weźmy sobie tą Wichitę. Ok, i teraz tak. Ze względu na to, że jest to miasto z białą obwódką, to na to miasto możemy położyć tylko znacznik z pola, który ma także białą obwódkę. Więc gdyby on chciał sobie cokolwiek odblokować tutaj, wszystkie są ciemne, no powiedzmy, odblokuje sobie jakąś akcję dodatkową. I teraz jedziemy do Wichity. Wartość naszego stada to jest 5, więc możemy tam dojechać, ale ze względu na to, że między naszym pociągiem a miejscem docelowym jest jeden krzyż, oznacza to, że musimy zapłacić jedną monetę jako koszt transportu. No to ciach. Lądujemy tutaj, więc on zamiast 5 monet, na razie dlatego właśnie odkładamy je sobie tak z boku, tak instrukcja przynajmniej mówi, dostaje 4 za sprzedaż właśnie tego statka. Wszystkie karty lądują na stosie kart odrzuconych. Bierzemy 4 karty kolejne. No pięknie. Chyba nie potasowałem. I cóż, nasz. A, no tutaj tak, to jest numer 5. Czyli dokładnie to, co w tej chwili zrobiliśmy. Zaraz uzupełnimy rynek, a rancher wraca na początek i on już teraz rzeczywiście będzie startował. 1, 2, 3. Uzupełniamy rynek zasobów. Ten pan idzie do dwójki. I kolejny cowboy ląduje na trójeczce. I tyle. Dobra. Tura gracza białego skończona. Jedziemy dalej z graczem niebieskim. On z kolei, czy on się teraz przymierza do Kansas, ma 5 i 2, czyli miałby 7. Czyli dojechałby do Colorado Springs, ale i tak musiałby ponieść spory koszt, znaczy spory, no, koszt o wartości 3. Więc może najpierw zrobiłby inny numer. Mianowicie on by poszedł na to tipi, ale czy nie lepiej najpierw by było mu inżynierem przepchnąć sobie lokomotywę? On chyba tak zrobi. Czyli pójdzie o 1, 2. Za każdego inżyniera może się poruszyć o dwa pola. No, o jedno pole, ponieważ mam dwóch inżynierów, to widzicie, już wybiegam. 1, 2. Ok, no i tak w sumie to niewiele mu dało, ale no, może chociaż do tej czyty pójdzie i zostawi sobie to na później. Nie będzie musiał ponosić dodatkowych kosztów. Ok, i może wykonać jedną akcję podwójną ze swojej planszy gracza. Ze względu na to, że ma tylko akcję pojedynczą, no to sobie dobierze ewentualnie jedną monetę, albo może w sumie odrzucić jedną kartę z ręki i dobrze mówię, kamień pociągnął, dobra, ok, tak, czyli to pole mówi nam, że może, tak, o ile dobrze pamiętam, może odrzucić, może wziąć jedną kartę.
Nie, tak. Pociągnąć jedną kartę. Dobra, no już nic nie ryskujemy. Jedynkę pociągnęliśmy. Dobra, odrzucamy jedynkę. Kit. Dobra, wszystko. Kart nie wydawaliśmy, więc nie dociągamy nowych. No i tyle. Tura gracza niebieskiego się skończyła. Biały wędruje od nowa. Co on ma dobrego? On miał te cztery jedynki, więc będzie musiał na pewno iść je gdzieś spieniężyć. W sensie oddać je. Właśnie. Teraz tak, tutaj mógłby zatrudnić sobie ewentualnie pomocnika, ale ma trochę mało kasy, bo pieniędzy na to nie ma w ogóle. Ma cztery jedynki, z którymi nic kompletnie nie zrobi. Krowy nie kupi, bo go nie stać. Tutaj mógłby ewentualnie zbudować jakiś budynek za inżyniera dwie monety. No, no dobra, zaryzykujmy. Ok, te krowy na razie trzymajmy sobie, więc i pokażmy przynajmniej inną akcję. Nie może odrzucić dwójki, nie ma. Więc musi zbudować, znaczy musi, nie musi, no, mógłby wziąć akcję specjalną, ale na razie mu się to nie opłaca, więc zbuduje sobie jeden budyneczek. Inżyniera ma tylko jednego, więc może zbudować budynek o wartości 1, ale to będzie budynek tylko dla niego. Tak? Czyli pytanie, czy on by chciał sobie gdzieś na drodze ten budynek postawić, czy przy jakimś głównym szlaku. Jakąś jedyneczkę. O, na przykład coś takiego. Przy odrzuceniu jedynki przesunie sobie swój pociąg o jedno pole. Dobra, no to co? Tu gdzieś na rozstaju dróg. Więc za... tutaj ta akcja mówi nam, że za każdy jeden poziom budynku, prawda, który mamy, to jest jakby jeden inżynier, którego posiadamy i płacimy dwie monety, więc tyle go to właśnie kosztowało. Okej. Okay. Fajnie. No to gracz niebieski co robi? To samo. Idzie do Kansas. Gdzie? Sprzedaje swoje statko. Uzyskuje ile monet? 5. Jasna sprawa. Ale to jeszcze nie wszystko. Pytanie, gdzie będzie to chciał sprzedać? Czy do Wichita, czy... Tak, jeżeli sprzeda do Wichita, to nie będzie musiał płacić żadnych kosztów, ponieważ jest na wysokości tego miasta, a każdy kolejny krzyż dotyczy już miast, które są z przodu, więc jest trochę kasy, można potem szaleć. No tak, oczywiście najpierw zrobiłem sprzedaż, powinienem zrobić, uwolnić rynek pracy, ale to kopoja, czy nie, on ma sobie to tipi w sumie tutaj, on sprawda zielonego, niebieskiego nie potrzebuje, ale zielone, okej. Okay. No to ciach, jedynka, dwójka, trójka. Przez wszystkie pięć faz przeszliśmy, zazwyczaj się spieszę. Tak to wygląda. No i tyle. Dobra, gracz biały idzie sobie gdzieś. No w sumie pójdzie sobie na swój budynek, które notabene daje mu też jeden punkt zwycięstwa na koniec. Więc teraz tak, odrzucając kartę jedynkę, może przesunąć się o jedno pole, tak? Czy za każdą jedynkę? Nie, chyba za jedną. Gdyby to było, to by był pewnie dwukropek, a tak to za, wydaje mi się, że za jedynkę. Tylko raz. Już się upewniam. Tak, wydaje mi się, że tak. Więc okej. Okay. Dobra, czyli przesuwamy się o jedno pole. No i co? I kolejną rzeczą moglibyśmy odrzucić, żeby dostać dwójkę zieloną, żeby dostać trzy monety, ale takiej opcji nie ma, więc dolosowuję sobie kolejną kartę. I tym razem dostał dwójkę białą, już trochę lepiej, bo można te krówki będzie sprzedawać. Niebieski w takim razie zaczyna podróż od nowa, ma trochę kasy. Mógłby to wydać, ale rynek jest... No nie, ciągle jeszcze tych pieniędzy jest za mało, chyba, że
Mógłby. Aha, no tak, bo krowę sprzedał, więc musi dociągnąć 4. 4 nowe. I ma w sumie krówkę białą, tylko za dwie monety. Ma ich tak 10, 13. Za 13 nie kupiłby. No kupiłby jednego w sumie. Czy iść, odrzucić kartę tu zieloną i zbudować sobie budynek? Inżyniera ma i tak tylko jednego. Ewentualnie za kartę czarną dostałby dwie monety, jeszcze mógłby kupić krówkę. No ale i tak ma jednego kowboja tylko, więc to. Na razie to się wszystko powoli rozkręca. Więc, żeby nie kombinować, to w zasadzie chyba faktycznie pójdzie tu. Nie skorzysta z opcji odrzucenia tej krowy, ponieważ ma. Chociaż nie. Białe ma dwie. To o to chodzi. Dobra, jasne. Skorzysta, przepraszam, za dwie monety. I jednocześnie kupi sobie kowboja. Niech będzie za 6. On go nie kosztuje więcej, ponieważ pierwszy jest w tej cenie, którą widzimy na rynku. No i dobra. I tyle. Dobiera kartę. Ponieważ to już była ostatnia karta, którą dobra, potem ten stos przetasujemy. Natomiast gracz biały z tymi trzema nieszczęsnymi jedynkami i jedną białą dwójką wędruje dalej. Dokładnie w to miejsce, po to, żeby się tych dwóch jedynek pozbyć. I dostać cztery monety, bo jest out of money. I jednocześnie, co on tam może zrobić? Aha, żeton zagrożenia. Ale nie, tego z tej opcji nie skorzystam. Dobra, więc dobiera dwie kolejne karty. No już trochę większe urozmaicenie. No i gracz niebieski wędruje dalej. Teraz, gdyby chciał iść tędy, musiałby się zatrzymać na ewentualnie wcześniej. Czy on by chciał odrzucić jakąś kartę? O ma, dobra. Więc idzie. Jeden, dwa pola. Odrzuca kartę czarną. Dwie monety. Za nią bierze i kupuje sobie jednego byczka o wartości 3, bo tylko tyle go stać. Sprawa ma dwóch. A, za dwóch może kupić jedną kartę za trzy monety. O, właśnie, o to chodziło. Dobra. Więc wydaje tylko trzy monety. No i tyle. Na tym jego ruch się kończy. Ponieważ skończyły mu się karty do dobierania, to tasujemy stos. Trudne słowo. Dobieramy kartę. Dwójeczkę zieloną. No, dwie takie same. Nieważne. No i teraz gracz biały, który ma statko takie oto. I pytanie, czy gdzieś się będzie chciał przemieścić, czy nie. On by musiał wykorzystać w sumie to pole. Dlaczego? Dlatego, że za dwie monety właściwie to na jedno wyjdzie. Najpierw wykonam sobie akcję podwójną, po prostu wezmę jedną monetę, a drugą monetę wydam, żeby pociąg przesunąć o dwa pola. I teraz, o, będzie już troszeczkę bliżej. Co prawda to na razie mu i tak w sumie nic nie daje, ale może, chociaż w sumie, czy to było potrzebne? No, niech będzie. Ok, gracz niebieski. Teraz, gdyby szedł tędy, to wiadomo, 1, 2, 3 i mógłby się zatrzymać maksymalnie tutaj. Gdyby tą ścieżką szedł, może dojść aż do tego miejsca. I pytanie, czy to by mu się kalkulowało? Właściwie chyba tak. Dlatego, że zrobimy coś jeszcze. Pójdzie 1, 2, 3. Inżyniera, ponieważ ma dwóch inżynierów, może przesunąć o dwa pola, a on przesunie sobie tylko jedno. I teraz pokażę Wam jeszcze jedną akcję, którą można wykonać, mianowicie dotarł do tego miejsca. Za dwie monety, a posiada tyle, może sobie ulepszyć stację, to chyba tak się nazywa. I znów, ponieważ to jest białe pole, może jeden z białych znaczników ze swojej planszy przenieść w to miejsce i zabrać ten żeton, który daje mu permanentnie plus jeden do wartości jego stada. No, fajna sprawa. A jednocześnie, jeżeli na koniec gry uzbiera dwa takie znaczniki, to dostanie trzy punkty. Fajnie, tak? A znaczniki łącznie są trzy, więc musiałby jeszcze wycelować, że tak powiem, w nie. No i tyle. To jego akcja się skończyła. No i gracz biały w sumie też może. On się za dużo nie przesunie tutaj z tym podwójną akcję też nie za bardzo mógłby wykorzystać. No więc co? Dobra, no to co? Jeszcze raz. Idzie do Kansas, sprzedaje wszystkie swoje krówki. Ma wartość 5, ta biała druga się nie liczy, więc będzie miał piąteczkę.
do swoich zasobów. Tak, oczywiście, no ja już znowu wybiegam w przyszłość, ale, ale tak to jest. Dobra, jedno. Tipi, niech będzie jeden inżynier i jeden pan cowboy, bo innych nie mamy. Dostaję 5. Pytanie, gdzie chcę wylądować? Jeżeli tutaj położy swój znacznik, to też wam pokażę może od razu. Uwolni jedną z akcji, położy tu. Na koniec co prawda dostanie minus 3 punkty, ale za to bierze jedną kartę celów. Ze względu na to, że to miasto jest za jego lokomotywą, nie musi ponosić dodatkowych kosztów. No i bierze jedną kartę celu. I teraz co jest ciekawe, kartę celu, przykładowo taka, niech będzie z tym, niech będzie z budynkiem, ponieważ budynek już ma. Karta celu ląduje na jego discardzie. Ponieważ akurat jemu się skończyły te karty, to jeszcze na koniec wam pokażę jeden mały myk. Oczywiście małe oszustwo będzie, bo chyba, że wylosuję tę kartę. Oczywiście. A nie, jest. Ha! Dobra, nie muszę oszukiwać. O co chodzi? Trafiły mu się na rękę 4 karty, tak jak normalnie, w tym jedna karta celu. Co on z nią może zrobić? Albo nic, czyli trzymać ją w ręku po prostu, albo ją zagrać przed siebie. Kiedy ją zagrywa, dostaje od razu tyle, ile mamy, to co mamy tutaj, tak? Bo mówię tyle, no bo to są akurat pieniądze. Natomiast jeżeli zrealizuje ten cel, będzie miał 3 punkty. Jeżeli go nie zrealizuje, będzie miał minus 2. Cele, które leżą przed nami, czyli które zagramy z ręki, one mają być zrealizowane, w przeciwnym razie, no niestety, punkty będą ujemne. Natomiast cele, które trzymamy na ręku do końca gry, albo w naszej talii, kiedy odrzucimy na przykład jakieś karty z jakiegoś powodu, wówczas te cele na koniec gry możemy zdecydować, czy chcemy je realizować, czy nie. Jeżeli oczywiście mamy wszystkie zasoby, to sobie zagrywamy, już wtedy nie dostajemy bonusów, natomiast będziemy mogli zdobyć za nie dodatkowe punkty. Te bonusy, to jest istotne, dostajemy wtedy, kiedy zagrywamy cel przed siebie, nie wtedy, kiedy go zrealizowaliśmy, bo nie wiemy. Realizację robimy dopiero na końcu. Natomiast bonus z tego celu otrzymujemy od razu, czyli w tym przypadku gracz biały, chcąc troszeczkę sobie podnieść wartość swojego skarbca, ładnie brzmi, zagrałby kartę o tej wartości, znaczy tę kartę celu, dostałby 2 punkty więcej, no i oczywiście na koniec dobrałby sobie rękę do 4 kart. I tyle. Tak wygląda Great Western Trail w praktyce. Jak widzicie, no, to co mówiłem i to co pewnie jeszcze nie raz powtórzę, to nie jest gra trudna. Natomiast ciekawa jest ze względu właśnie na te wybory. A im więcej pól mamy zapełnionych, im więcej budynków nam się pojawia, tym no, ta gra robi się naprawdę dużo, dużo ciekawsza, bo rzeczywiście trzeba się mocno pilnować i faktycznie odblokować sobie możliwość poruszania się o większą liczbę pól, żeby nie zostać w tyle i żeby po prostu nie przechodzić przez wszystkie inne budynki. Zwłaszcza, że jak widzicie, tych budynków neutralnych nie jest wcale aż tak dużo, a one potem, jeżeli miejsca między nimi będą zapełnione budynkami innych graczy, to my i tak nic tam nie zrobimy, tylko będziemy musieli korzystać z jakichś takich akcji rezerwowych, które jak widać w tej grze za dużo nam nie dają. Chociaż, kto wie, no może... Może jeżeli sobie odblokujemy wszystkie te pola tutaj i będziemy korzystali na przykład z tych akcji, no to kto wie. No ale tak czy inaczej, warto jednak zadbać o to, żeby móc się poruszać w miarę sprawnie. Być może nawet też właśnie po to, żeby przyspieszyć zakończenie gry, bo im szybciej docieramy do Kansas i przesuwamy ten znacznik w dół i jak on spada nam z tej planszy, to wywołujemy tak naprawdę koniec gry, więc być może nam będzie chodziło o to, że czując, że mamy jakąś tam przewagę, będziemy starali się pchać do tego Kansas jak najszybciej. Także tutaj właśnie trudność tej gry bierze się z tych decyzji, które podejmujemy, a nie z zasad, które jak widzicie są bardzo proste. Jest dużo ikonologii, ale ona jest bardzo, bardzo intuicyjna, więc myślę, że po zapoznaniu się z zasadami przykładowej rozgrywce będziecie wiedzieli, czy to jest gra dla Was, czy nie. Jeżeli jest to gra dla Was i ten materiał Wam się przydał do czegoś, to dajcie znać, będzie miło. Trzymajcie się, do zobaczenia.